Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od Filozofii. W dzisiejszym odcinku Przybornika Filozoficznego zajmiemy się zagadnieniem prawdy. Zapraszam. Zagadnienie prawdy to jedno z kluczowych zagadnień filozoficznych, żywo dyskutowanych aż do dzisiaj. Jest to jednocześnie jeden z tematów klasycznych dla teorii poznania, którym poświęcono dziesiątki tysięcy stron. My w tym odcinku opowiemy sobie o prawdzie w sposób ogólny, wprowadzający, mający zachęcić Was do samodzielnych eksploracji. Na początku jedno ważne wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o prawdę, to musicie pamiętać, że jest to własność zdania albo sądu. W związku z tym nie można przypisywać jej na przykład bytom. Byty nie mogą być prawdziwe, prawdziwe mogą być zdania o tych bytach. W związku z tym stwierdzenie to jest prawdziwy przyjaciel jest błędne. Poprawne zdanie brzmi, zdanie to jest mój przyjaciel jest prawdziwe. Pamiętajcie o tym, bowiem w języku potocznym często zdarza się nam przypisywać prawdę rzeczom, a to z punktu widzenia logiki jest nieprawidłowe. Zaczniemy sobie od najbardziej podstawowej definicji, czyli definicji klasycznej. Definicje te średniowieczni filozofowie łacińscy wyrażali w maksymie verum est adequatio intellectum et rei, a zatem prawda to zgodność myśli z rzeczywistością. Innymi słowy, prawda jest pewnego rodzaju relacją pomiędzy moją myślą i rzeczywistością, relacją odpowiedniości. A zatem, jeżeli wypowiadam sąd, Warszawa jest stolicą Polski, to sąd ten jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy Warszawa, realnie istniejące w świecie miasto, jest rzeczywiście stolicą Polski. Koncepcja ta jest stosunkowo prosta, dlatego być może zdziwi Was fakt, że występuje ona w wielu bardzo różnych odmianach. Inaczej nieco definiuje ją Arystoteles, inaczej Bertrand Russell, inaczej Roman Ingarden. My aż tak głęboko w tę definicję wchodzić nie będziemy, ponieważ wydaje się ona jasna, a jej naczelna idea jest chyba zrozumiała. Potrafimy jasno uchwycić, czym jest korespondencyjna koncepcja prawdy, jakkolwiek, jak się za chwilę okaże, koncepcja ta nie jest wolna od zarzutów. Jednym z kluczowych zarzutów dla tej z pozoru oczywistej i jasnej koncepcji prawdy jest to, że nie bardzo wiadomo, na czym ma polegać zgodność myśli z rzeczywistością. Jeżeli się nad tym zastanowimy, okaże się, że myśl jest całkowicie inna niż rzeczywistość. Na przykład rzeczywistość jest przestrzenna, natomiast myśl jest nieprzestrzenna. Na czym zatem miałaby polegać ta zgodność? Jakie cechy miałyby być wspólne myśli i rzeczywistości, by między nimi indukowała się w jakiś sposób prawda? Nie bardzo wiadomo, jak odpowiedzieć na to pytanie. Filozofowie zmagają się z tą kwestią, co dowodzi, że pojęcie odpowiedniości czy zgodności jest bardzo niejasne i bez dodatkowego wyjaśnienia koncepcja ta niewiele nam mówi, czym tak naprawdę miałaby owa prawda, nomen omen, być. Po drugie, jak dowodzili już starożytni sceptycy, nie bardzo wiadomo, czy mamy w ogóle dostęp do rzeczywistości. Innymi słowy, definicja ta może być poprawna, ale problemem staje się jej praktyczne zastosowanie. To znaczy, sceptycy David Hume i Immanuel Kant dowodzili, że nie mamy poznawczego dostępu do rzeczywistości, w związku z tym nigdy nie wiemy, czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy nie. W takim wypadku klasyczna koncepcja prawdy staje się bezużyteczna, ponieważ ustanawia tak wysokie standardy dla tego, czym jest prawda, że nie możemy ich zastosować w codziennym życiu. Ciekawym problemem przez setki lat był także tak zwany paradoks kłamcy, który sformułowano już w starożytności i który klasyczną koncepcję prawdy kwestionował. Ów paradoks kłamcy jest bardzo prosty. W szkole megarejskiej w starożytności przedstawiono taki scenariusz, w którym kłamca, osoba, która zawsze kłamie, mówi: ja teraz kłamię. Czy kłamca mówi prawdę, czy kłamie? Jeżeli mówi prawdę, że kłamie, to kłamie. Ale jeżeli kłamie, że kłamie, to mówi prawdę. Możemy ten paradoks przedstawić także w innej wersji, zapisując zdanie S, które głosi: zdanie S jest fałszywe. Jeżeli zdanie S jest fałszywe, to jest prawdziwe. A jeżeli jest prawdziwe, to jest fałszywe. Ten paradoks powodował, że koncepcja prawdy okazywała się bardzo trudna do zastosowania i dręczył on filozofię przez ładnych paręset lat. Na szczęście paradoks ten udało się rozwiązać, a dokonał tego polski logik Alfred Tarski. Korzystając z prac swoich kolegów Stanisława Leśniewskiego i Jana Łukasiewicza, dokonał on oddzielenia języka od metajęzyka. Język to język, który opisuje nasz świat przedmiotów dookoła nas.
Natomiast metajęzyk to język, który mówi o języku. Metajęzyk jest zatem swoistym nadjęzykiem czy językiem drugiego piętra, który nie służy do opisu świata, ale do opisu języka, który następnie ten świat opisuje. Mając to rozróżnienie, Tarski zaproponował tak zwaną semantyczną koncepcję prawdy, będącą pewnego rodzaju odmianą zwyczajnej korespondencyjnej teorii prawdy. W myśl semantycznej koncepcji prawdy zdanie Z jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Z. Najprostszy przykład. Zdanie śnieg jest biały jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy śnieg jest biały. Co takiego niezwykłego jest w tym zdaniu? Otóż ujęte w cudzysłów zdanie śnieg jest biały jest wyrażone w metajęzyku. Dokładnie rzecz biorąc, jest zaś metajęzykową nazwą zdania śnieg jest biały. A zatem w tym zdaniu pojawiają się dwa elementy. Metajęzykowa nazwa zdania i samo to zdanie. Dlaczego to rozróżnienie jest takie ważne? Weźmy sobie używane poprzednio zdanie, które służyło do wyrażenia paradoksu kłamcy. Zdanie S mówi, zdanie S jest fałszywe. Jak widzimy, zdanie to różni się od przypadku zdania dotyczącego śniegu, ponieważ brakuje nim metajęzykowej nazwy zdania. Zdanie to odnosi się do siebie, ale w sposób niepoprawny. Jest to zatem zdanie źle skonstruowane i nie może być ani prawdziwe, ani fałszywe. Brakuje w nim bowiem kluczowego elementu, które nadaje zdaniu wartość logiczną, czyli prawdziwość lub fałszywość. W związku z tym w ten sposób wyrażony paradoks kłamcy okazuje się pseudoproblemem. Wynika on po prostu z błędnego konstruowania wyrażeń językowych i nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Po prostu jest zdaniem wadliwym pod względem logicznym. Mówiąc jeszcze inaczej, miesza ono ze sobą język i metajęzyk, doprowadzając do zamieszania, a w rezultacie pakuje nas w problemy, które można prosto rozwiązać analizą logiczną. No ale oczywiście, jak możemy się domyślić, rozwiązanie to nie załatwia wszystkich problemów związanych z korespondencyjną koncepcją prawdy, ponieważ część z nich nadal pozostaje. Nadal nie wiemy, jak rozpoznać rzeczywistość. Co więcej, równocześnie z odkryciem Tarskiego pojawił się problem tego, jaką wartość logiczną mają zdania o przyszłości. Weźmy słynne arystotelesowskie zdanie, jutro w Atenach odbędzie się bitwa morska. Jeżeli założymy, że zdania mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe, to zdanie to musi być albo prawdziwe, albo fałszywe, ale my oczywiście nie znamy jego wartości logicznej. To znaczy, że zdaniu temu nie możemy przypisać żadnej wartości logicznej, co ponownie okazuje się być problemem w świetle korespondencyjnej koncepcji prawdy. W świetle tych problemów pojawiły się alternatywne koncepcje prawdy, które odeszły od modelu zgodności myśli z rzeczywistością. Ich autorzy uznali, że w świetle naszej niewiedzy na temat stanu świata albo zdań o przyszłości, musimy przyjąć, że prawda to zgodność z pewnymi arbitralnie ustalonymi kryteriami. A zatem jeżeli jakieś zdanie spełnia kryterium, na które się umówiliśmy, wówczas zdanie to jest prawdziwe. Oczywiście kryteria te nie muszą być kryteriami zgodności z rzeczywistością. Wprost przeciwnie, chodzi nam o to, żeby były to inne kryteria, które możemy łatwiej określić, a dzięki temu możemy łatwiej orzekać, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy też nie. Istnieje kilka takich tak zwanych nieklasycznych koncepcji prawdy, w których prawda to zgodność z konkretnymi kryteriami. Jednym z rodzajów takiego kryterium jest wewnętrzna spójność. Wyobrażamy sobie prawdę jako własność sądu, który jest spójny z innymi sądami w danym zbiorze twierdzeń. Taka koncepcja nazywa się koherencyjną koncepcją prawdy, ponieważ kryterium prawdziwości jest spójność czy koherencja z innymi twierdzeniami. Model ten możemy stosować na przykład w nauce. Twierdzimy, że dany sąd jest prawdziwy lub fałszywy, ponieważ pozostaje on lub nie pozostaje w spójności z innymi sądami danej teorii. Na przykład, kiedy natrafiamy na pewnego rodzaju sąd dotyczący chociażby stworzenia świata przez Boga lub kosmitów, to możemy sobie wyobrazić, że ktoś odrzuci to twierdzenie, bowiem uzna je za niezgodne z dotychczas przyjętymi sądami na temat natury powstania świata. Tak właśnie działa koherencyjna koncepcja prawdy. Sam podam pewien przykład, z którym zetknąłem się
bodaj 6 lat temu, dotyczący właśnie zastosowania tego modelu koherencyjnej teorii prawdy w praktyce. Pamiętam, że właśnie w owym czasie rozeszła się po świecie wieść, że w jakimś laboratorium na świecie jakaś cząstka przekroczyła prędkość światła, co oczywiście pozostawało w niezgodzie z teorią względności Einsteina. Naukowcy mieli dwa rozwiązania. Mogli uznać, że Einstein się mylił, albo mogli uznać, że nastąpił pewien błąd w pomiarach albo w przeprowadzeniu eksperymentu. Oczywiście dziennikarze uznali, że Einstein się mylił, natomiast sami naukowcy mieli zbyt duży zbiór twierdzeń prawdziwych, potwierdzonych, dotyczących teorii Einsteina, żeby móc uznać, że jeden ten sąd jest w stanie je naruszyć. W związku z tym, biorąc pod uwagę koherencję całej einsteinowskiej teorii, uznali w pierwszym rzędzie, że doszło do jakiejś pomyłki, do jakiegoś błędu w aparaturze. Rzeczywiście, jak się potem okazało, taki błąd nastąpił. Teoria Einsteina trzyma się mocno, ale jest to zarazem dobry przykład tego, że spójność jest jedną z kluczowych cech prawdziwości twierdzeń naukowych. Jeżeli potrzebujecie innego, mniej wydumanego przykładu, możecie wziąć pod uwagę łyżeczkę zanurzoną w szklance. Jak wiecie, zanurzona w szklance łyżeczka wydaje się złamana. Mówią nam o tym nasze zmysły. Jednak wiemy, że twierdzenie o złamaniu się łyżeczki jest niespójne z innymi sądami, które posiadamy, mianowicie sądami na temat percepcji, perspektywy, załamania się światła i tak dalej. W związku z tym preferujemy sąd o tym, że łyżeczka jest cała, ponieważ pozostaje on w zgodzie z innymi sądami spójnymi z naszą teorią świata, optyki i łyżeczek zanurzonych w wodzie. Oczywiście koherencyjna teoria prawdy ma swoje problemy. Jednym z największych jest to, że spójność sądów nie oznacza, że sądy te są zgodne z rzeczywistością. Jak pamiętamy, kryterium zgodności z rzeczywistością odrzuciliśmy wraz z odrzuceniem klasycznej koncepcji prawdy. Na przykład takim zbiorem twierdzeń, które są spójne, choć fałszywe, jest dobra powieść. Dobra powieść opisuje wydarzenia, które się nie wydarzyły, a mimo wszystko uważamy, że są one spójne, a przez to są dla nas wiarygodne. Okazuje się zatem, że dowolny zbiór twierdzeń zapisanych w powieści jest koherentny, spełnia warunek bycia koherentnym systemem twierdzeń, a więc możemy przypisać mu prawdę, podczas gdy na ogół twierdzi się, że powieść to jedynie fikcja. Pokazuje to, że kryterium to jest zbyt szerokie, by mogło trafnie definiować, czym jest prawda. Drugi zarzut, czy raczej problem, skierowany jest pod adresem nauki. Otóż jeżeli założymy, że prawda to zgodność sądu z większym systemem sądów, wówczas musimy przyjąć, że dążenie do prawdy w naukach, czyli do odkrywania prawdziwych sądów, jest procesem, który nigdy się nie kończy. Zawsze bowiem może się okazać, że jakiś sąd zachwieje mimo wszystko naszym systemem przekonań i będziemy musieli go odrzucić. Jeżeli tak by było, to nauka może mówić wyłącznie, co jest fałszywe, ale nigdy nie może orzec tego, co jest prawdziwe. Aby bowiem mogła orzec, co jest prawdziwe, musi mieć dysponować systemem przekonań, które już nigdy się nie zmienią, a takim systemem oczywiście nauka w skończonym świecie, prowadząc skończoną liczbę eksperymentów, wypracować takiego systemu nauka nie może. Dlatego prawda, z czym zresztą zgadza się Karl Popper, jest projektem, który poznaniu naukowemu zawsze będzie umykał. Druga koncepcja prawdy zakłada, że kryterium prawdy jest zgoda większości ludzi, a przynajmniej zgoda ekspertów. Koncepcja taka nazywa się koncepcją zgody powszechnej. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, wszak wiemy, że konsensus ludzi na ogół nie prowadzi do twierdzeń prawdziwych. Okazuje się jednak, że ta idea całkiem nieźle się sprawdza. Weźmy taki przykład. Wyobraź sobie, że razem z 40 innymi osobami rozwiązujesz pewne skomplikowane działanie matematyczne. Na końcu każdy pokazuje swój wynik. Okazuje się, że wasz wynik jest różny. To powoduje, że powinieneś z większym sceptycyzmem podchodzić do tego, czy wynik, który uzyskałeś, jest prawdziwy. Natomiast jeżeli 39 innych osób uzyska ten sam wynik co ty, wówczas stopień asercji, czy stopień pewności, z jaką możesz uznać dany wynik działania matematycznego, jest o wiele większy. Świadczy to o tym, że większość mimo wszystko wspiera jakoś naszą pewność i może pozwalać nam odkryć twierdzenie, które jest prawdziwe. Jeszcze inny przykład już dotyczący życia to na przykład program Milionerzy, w którym okazuje się, że publiczność bardzo często ma rację, że jeżeli weźmiemy odpowiednio dużą grupę ludzi, to istotnie pomaga ona zawodnikom pomóc wygrać czy odpowiedzieć na dane pytanie i dzieje się to o wiele częściej niż pytanie zostanie skierowane do na przykład jednej osoby, czyli tego przyjaciela, nawet jeżeli ów przyjaciel jest ekspertem w tej dziedzinie. Oczywiście tu można się wahać, czy w koncepcji zgody powszechnej powinni wypowiadać się wszyscy, czy jedynie eksperci, ale w każdym razie idea jest prosta. Prawda jest tylko tam, gdzie większość.
Nawet jednak, jeżeli odwołamy się do lepszej teorii, czyli do ekspertów, którzy wypowiadają się w danej kwestii, to nie jest jasne, czy koncepcję tę można obronić. Wiemy na przykład, że w XV wieku eksperci powszechnie zgadzali się co do tego, że to Słońce kręci się wokół Ziemi. Dziś teoria ta jest fałszywa, mimo że przez większość czasu zgadzali się na nią wszyscy żyjący wybitni astronomowie. No jest to najprostszy przykład tego, że nawet eksperci, głosując większością, mogą się mylić. To również powód, dla którego na przykład teoria Kopernika nie była pierwotnie przyjmowana. Wielcy astronomowie, tacy jak Tycho de Brahe, nie akceptowali tej teorii i dopiero pomoc Galileusza, innego odszczepieńca, spowodowała, że model heliocentryczny na dobre rozgościł się w astronomii. Stało się to jednak długo po śmierci Kopernika, bowiem, jak powiedziałem, większość uczonych była nieprzychylna tej prawdziwej, jak już dzisiaj wiemy, koncepcji. Jeszcze inne kryterium prawdziwości sądów głosi, że sąd jest prawdziwy wtedy, kiedy jest oczywisty. Jest to tak zwana ewidencjalna koncepcja prawdy. Zdaniem zwolenników tego ujęcia istnieją przynajmniej niektóre takie sądy, które są oczywiste, a jako oczywiste muszą zostać uznane za prawdziwe. Zwolennikiem takiego podejścia był chociażby Kartezjusz, który uważał, że zdanie myślę, więc jestem jest z pewnością prawdziwe, a zatem skoro jest z pewnością prawdziwe, to nie sposób go w żaden sposób tutaj podważyć. Model Kartezjusza zakładał zatem istnienie pewnego zestawu prawd jasnych i wyraźnych, które mogły służyć jako fundament do budowania dalszych pięter twierdzeń prawdziwych. Wiemy jednak, że również ten model zawodzi. Po pierwsze, twierdzenie myślę, więc jestem było kwestionowane przez różnych filozofów, m.in. przez Bertranda Russella. Po drugie, jeżeli weźmiemy ewidencjalną koncepcję prawdy i wygłosimy zdanie ewidencjalna koncepcja prawdy jest prawdziwa, okaże się, że nie jest to zdanie oczywiste, że wiele osób uważa, iż jest ono fałszywe, a w związku z tym ewidencjalna koncepcja prawdy niejako obala sama siebie. Ostatnim wreszcie kryterium prawdziwości może być użyteczność. Taką myśl przyjmą zwolennicy pragmatycznej teorii prawdy. Ich zdaniem dane twierdzenie jest prawdziwe, kiedy okazuje się użyteczne. Tu oczywiście większość z Was może mieć zarzut, że to, co użyteczne, bynajmniej nie jest prawdziwe. Bardzo często rzeczy nieużyteczne okazują się prawdziwe ku naszemu utrapieniu. A jednak możemy pokazać wiele przykładów, w których teorie te bez zastrzeżeń przyjmujemy. Weźmy na przykład twierdzenia naukowe. Niekiedy twierdzi się, choć akurat sami naukowcy rzadko o tym mówią, że jeżeli jakieś twierdzenie naukowe jest użyteczne, no to musi być prawdziwe. Na przykład, jeżeli się sprawdza, albo jeżeli ma pozytywne konsekwencje. Kryterium naukowości jest m.in. możliwość przewidywania przyszłych stanów świata. Jeżeli na podstawie wiedzy naukowej jestem w stanie przewidzieć, jak zachowa się świat, wówczas często twierdzi się, iż jest to najlepszy dowód na to, że dane twierdzenie jest prawdziwe. Jeżeli zastosujemy przewidywalność świata i uznamy, że jest to kryterium użyteczności, wówczas stajemy się zwolennikami pragmatycznej koncepcji prawdy. Ta pragmatyczna koncepcja, ona występuje w różnych odmianach z różną mocą. Nie wszystkie koncepcje pragmatyczne są takie same. Słabsze odmiany pragmatycznej koncepcji prawdy mogą być łączone albo z korespondencyjną, albo z koherencyjną teorią prawdy. Tutaj są różne możliwości, które zwolennicy teorii pragmatycznej, tacy jak na przykład William James, starali się eksplorować. Natomiast niezależnie od rodzaju, czy to jest mocna, czy słaba odmiana pragmatycznej koncepcji prawdy, okazuje się, że ma ona swoje problemy. Oczywiście dobrze wiemy, że niektóre zdania są dla jednych ludzi użyteczne, dla drugich nie są użyteczne. William James rozpatrywał takie zdanie, jak na przykład Bóg istnieje. Dla niektórych ludzi zdanie to jest użyteczne, ponieważ zmienia ich życie, jakoś je wzbogaca. Dla innych zdanie to nie jest użyteczne, więc odrzucają je oni, mówiąc, że Boga tak naprawdę nie ma. Użyteczne okazuje się zdanie przeciwne, że Bóg nie istnieje. Jeżeli tak, no to dochodzimy do sytuacji, w której musimy zgodzić się na jakąś formę relatywizmu. W związku z tym nie wszyscy zgodzą się z tą konkluzją, a więc odrzucą oni właśnie ze względu na relatywizm pragmatyczną koncepcję prawdy. Podajmy zresztą jeszcze jeden przykład, który być może pozwoli Wam to zapamiętać. Powiedzmy, że jestem winny Janowi pieniądze, ale jest to dla mnie prawda niewygodna, nie jest ona dla mnie użyteczna. Oczywiście fakt, że ta prawda nie jest dla mnie użyteczna, nie czyni ze zdania nie jestem winny Janowi żadnych pieniędzy zdania prawdziwego. Bowiem moje osobiste preferencje nie mają z prawdziwością rzeczy nic wspólnego, tak przynajmniej na co dzień myślimy. Wszystkie te problemy z definicjami klasycznymi i nieklasycznymi powodują, że w nowszej filozofii proponuje się niekiedy tak zwane deflacyjne koncepcje prawdy lub minimalistyczne koncepcje prawdy, które starają się pozbyć w ogóle kategorii prawdy z naszego języka. Jedną z takich propozycji jest tak zwana redundancyjna koncepcja prawdy, w myśl której słowo
jest prawdą, że zupełnie niczego nie dodaje do zdania, stąd dodatek ten jest najzupełniej zbędny. Niestety kwestii tych nie będziemy tu omawiać, ponieważ są to dość zawiłe tematy związane z filozofią współczesną i jej technicznym aparatem. Niemniej jednak, gdybyście chcieli kiedyś poznać te nowsze, minimalistyczne czy deflacyjne koncepcje prawdy, dajcie znać w komentarzu, chętnie w przyszłości ten temat omówię, choć będzie on nieco bardziej wymagający niż ten odcinek Przybornika Filozoficznego. To tyle w tym odcinku. Jak starałem się pokazać, żadna z koncepcji prawdy nie jest dziś powszechnie przyjmowana, a dyskusje nad nimi toczą się od właściwie początków filozofii. Okazuje się zatem, że jest to temat ciągle żywy, w którym filozofowie mają wiele do powiedzenia. Aż trudno uwierzyć, że tak potoczne pojęcie jak pojęcie prawdy może być tak uwikłane teoretycznie. Niestety nie oddałem wszystkich subtelności, no ale koncepcja Przybornika Filozoficznego wyklucza dalsze rozwinięcie. No a poza tym pamiętajcie, muszę potem zmieścić się w 80 sekund. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, sekcja poniżej jest jak zwykle do Waszej dyspozycji. Dziękuję Wam za obecność przy tym odcinku. Widzimy się kolejnym razem. Na razie. Cześć. Tyle. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego kanału.